To jest błąd, który nie tylko WoW popełnił. To jest błąd, który moim zdaniem popełniło nawet nie tylko MMORPG powszechnie, ale w ogóle RPG. O tak bym nawet w ogóle to szerzej ujął. Gry. Że z czasem zaczęła być zamieniana ta tak zwana podróż na to, na brak tej podróży. Powód był szczytny, bo faktycznie te podróże, w tych na przykład patrząc na te RPG chociażby, no nudne były, tak? No jakby, no wiecie, no... To może w 2000 latach to było ekscytujące tam zapierdzielać po prostu po całym kontynencie, no ale no to jest nudne, tak? Ale i właśnie błąd moim zdaniem, który popełniono, to że na wskutek tego game designerzy wyszli z założenia, że no dobra, to trzeba tę podróż po prostu ukrócać, tak? Że tam te fast travele wszystkie i tak dalej, no w niektórych grach to już kompletnie nie ma w ogóle na czas tego. Tak, no i tak samo właśnie w WoWie jak najszybsze mounty, tam w ten flying, żeby wszystko omijać, wszystkie przeszkody i tak dalej. Moim zdaniem to powinno było pójść w stronę nie zabicia jakby tej podróży, tylko w stronę właśnie uciekawienia i niech ta podróż będzie, czyli powiedzmy w kontekście WoWa, żeby nie było flyingu, żeby szybkie przemieszczanie się to było, tam były systemy typu taxi i tak dalej, w sensie no flying gryfy czy coś, ale żeby sam proces podróży w jakiś sposób uciekawiać. I teraz pytanie oczywiście jak? No, tutaj nie ma jednej odpowiedzi, no ale to taki pierwszy przykład, co mi przychodzi do głowy, no to typu, nie wiem, że w czasie podróży, nie wiem, możesz tam na coś się tam natknąć, jakieś randomowe eventy, nie wiem, albo bandyci cię mogą tam napaść czy coś. Chodzi po prostu o to, żeby sama w sobie podróż była też gameplayem, o tak to ujmijmy. Żeby to było w jakiś sposób engaging. Jak to po polsku powiedzieć, no, jakby interaktywne, no jakby wiecie o co chodzi, żeby podróż to nie była tylko po prostu auto, chodzenie i do przodu i oglądamy serial jakby na drugim monitorze, tylko żeby to też był jakiś gameplay sam w sobie. I to jest moim zdaniem kierunek, w którym RPG i MMORPG powinny były pójść, a nie poszły. New World na przykład też moim zdaniem nie wykorzystał tego potencjału. Jakby byli na drodze, ale zresztą ja nie wiem, co tam się... Zresztą no jakieś update'y były grube ostatnio, nie? Dobrze słyszałem. Sieć wódek... Jakiś system progresji można by zrobić wokół flight pointów, żeby gryfy nawet dostępne punkty ID. Tak, też. Ale to według tego myślenia robią Dragon Riding, nie? Ale tak, oczywiście. Oczywiście. Więc no, w pewnym sensie gdzieś tam myślą, może już zaczynają myśleć w ten sposób. I spoko. Ale no właśnie, mogliby... Nie wiem, jestem ciekawy, czy Dragonflight jest taki, że powiem, początek dopiero. Czy Blizzard, jak wyjdzie Dragonflight i zobaczy, o kurde, takie casualowe tam... Znaczy, casualowe, no. Takie typowe, bardziej nie kompetytywny, jakby... design, że jakieś takie rzeczy typu Dragon Riding, po prostu rzeczy, które się robi for fun same w sobie, to że jak to się przyjmie, jak to zadziała, to będzie miał takie dobra, to trzeba pójść w to jeszcze dalej i Blizzard serio zacznie robić takie rzeczy, wiecie, właśnie w stylu tam kurde, właśnie, że tam podróż, że tam właśnie jakieś tam randomowe zasadzki, w ogóle świat, po prostu będzie rozwijał świat, nie? A nie tam tylko Mythic Plusy i tego typu rzeczy, które też niech rozwija, nie? Ale ja się podpisuję pod tym, żeby też właśnie nie zostawiał w tyle tych innych rzeczy, a te inne rzeczy to są właśnie te, które zostały w tyle przez ostatnie lata w WoWie. Co moim zdaniem jest tak naprawdę właśnie genezą, między innymi dlaczego WoW właśnie stracił status króla i inne MMORPG, które właśnie robiły te rzeczy, inwestowały w te partie gry, które WoW tak trochę na rzecz właśnie stricte kompetytywnego gameplayu porzucił. Inne MMORPG w nie inwestowały i dlatego po latach dostały z tego zwrot, typu Final Fantasy, czy ESO, czy jakiś tam inny. Dragon Riding jest zajebisty jako kwalifikowany, nie wiem jakim cudem, beta, teaser, cudem, Dragon Riding jest bardzo fajny. Czaj, jako kwalifikowany w jakimś razie? Też średnio przypadam za lataniem, zupełnie inaczej odbiera się krainy. Tak, ale nie tylko.
Znaczy, zgadzam się, ale to nawet nie tylko o Ukrainę jako takie chodzi. To chodzi też na przykład o World PvP. No i w ogóle, szczerze, content po prostu open worldowy. Po prostu jako taki. Jak? W ogóle content open worldowy, po prostu w wielu względach nie da się go dobrze zaprojektować. To takim świeżym przykładem z Shadowlandsów są te na przykład, to często podaję jako przykład, są te bastionowe, takie kryształki i inne, zresztą wszystkie chesty, znajdźki i tak dalej. Jak tylko wchodzi latanie, to jakby to się staje zupełnie trywialne. No i to tak jest. I ciężko jest zrobić wiele fajnych rzeczy. Wielu fajnych rzeczy contentu open worldowego zrobić nie można, bo po prostu fakt istnienia tego flyingu kompletnie zmiata jakby ich istotę z powierzchni jakby ziemi, nie? Że one po prostu nie mają sensu żadnego, nie? Trudniej ten sprzedł tak jak kwalifikowane byłby kaczki. Aha, dobrze, mechagon prezentacja, teraz sporo tego było. Tak, trochę tego było i mi się to podobało. No i mi się to podobało, no ale znowu, jakby... To jest bardzo niełatwa sprawa, sytuacja, w której to już jest w grze i trzeba byłoby to zabrać, trzeba byłoby to usunąć z gry. No jest bardzo niełatwa, tak? No jakby to Blizzard nawet jak próbował przez ostatnie lata robić jakiś taki kompromis pomiędzy dobra, teraz trochę nie ma latania i potem będzie i coś tam, to co za to dostał, to jest to, że jakby tam po prostu ludzie się tam oburzali przez lata, że no Blizzard nienawidzi latania, tego coś tam, Blizzard graczy nienawidzi, coś tam, nie? I wiecie, a to jest przy tym, tak? To jest sytuacja, gdzie to latanie było, tylko tam trzeba było jakoś tam albo zdobyć, albo poczekać, tak? Więc to tak... Nie, dla mnie to jest trochę przykre, bo to jakby niestety oznacza, że no... Że no ciężko będzie liczyć na jakieś takie fajne rzeczy w tym stylu. Ale też też może niekoniecznie, no to już... Też zależy, no. Nie, no zobaczymy w sumie. Natomiast jakby co by już nie było, to ja naprawdę uważam, że z perspektywy czasu flying to jest jeden z najbardziej takich... Jeżeli Blizzard ma jakieś regrets, to jest flying moim zdaniem właśnie, że dodali to. A pewnie wiecie, umówmy się, jak oni co dodawali flying do WoWa na etapie TBC, to było takie, wiecie, oni nie myśleli o tym, że o... Dodamy to, ale przemyślmy, jak to będzie wyglądać tam w perspektywie lat czy coś. Oni to dodali, jak wiele rzeczy zresztą w tamtych latach, umówmy się, kompletnie bez przemyślenia, żadnego. Oni po prostu uznali, o, dodamy flying, to gracze zrobią wow, jak będzie tam na okładce i się zajebiście sprzeda tam TBC, nie? Bo będzie można latać, wow, nie? I wow, ja pierdzielę i tam graczyć, nie? No i tyle, jakby moim zdaniem naprawdę w ogóle nie myślano o tym jakkolwiek do przodu. Naprawdę mi się wydaje, że to było tak proste jak to. Zresztą Blizzard sam to w sumie przyznaje trochę, że w tamtych latach oni się w ogóle nie spodziewali, że jeszcze w ogóle tyle pociągnie, więc... Więc jest to w pewnym sensie zrozumiałe. Ale z tym flyingiem to już to było dziwne na etapie nawet Wotlka, nie? Rzecie, że potrafisz latać w Outlandach? Rozumiecie, w kosmosie? Ale wracasz nagle na Azeroth? Jesteś na jakimś kontynencie Azeroth? I nagle nie możesz latać. To było dziwne. Ach, w ogóle nie wiem, czy to w TBC-u, czy w Wodku, ale w Vanilli statki były puste. Nie było na nich żadnych właśnie tych gostków, żeglarzy, że tak powiem. A chyba w TBC-u bodajże. Chyba w TBC-u oni pododawali różne ekipy. Nie tylu brakujących statków, same portale. No dobra, ale znaczy, wiesz, mi może też, ale widzisz, jak oni tylko próbują przywracać tę tak zwaną podróż z kiedyś, to wiesz, to od razu jest, wiesz, jest krzyk, że jak to, że Blizzard, czemu znowu coś tam utrudnia grę na siłę, nienawidzi graczy i tak dalej, nie? No przecież, jaki był skowyt, jak oni zabrali na przykład te portale z Dalaranu, jak się tam chyba BFA zaczynało, czy tam Shadowlandsy, nie? Bo tam właśnie było takie myślenie, nie? To jest niestety, to jest taka rzecz, do której ciężko skupić.
bo właśnie jest ten taki efekt, jakby coś było zabierane. Ale w realiach nowego dodatku przynajmniej jakieś takie rzeczy można zrobić. Na przykład była taka w tym, w Kultiras, w Tyrgard Sound, tam zrobili całą tą taką sieć tych łódek, nie? A ja w ogóle z tego nie korzystałem nigdy chyba za bardzo, w sensie to... Właśnie szkoda, że to nie znalazło jakiegoś takiego swojego zastosowania za bardzo. No bo wydaje mi się, że... Znaczy Flying tam wszedł w BFA dosyć późno, co prawda, ale... Zawsze chyba lepiej było jakoś, nie wiem, z gryfa korzystać? Nie wiem, jakoś tak nie, kompletnie tego nie używałem. Tego się używało tylko jak się zaczynało questy w jakimś tam zonie. Szkoda trochę. Ale w Dragonflight będziemy latać na smokach. To czego chcieć więcej? Był statek ze zwu do Boralus, ciekawe kto z tego korzystał, jak był portal. No tam chyba pierwszy raz, jak się tam leciało, się z tego korzystało, nie? No ale no... No jest to coś takiego, no. No nie wiem, ja bym znowu... Byłaby odczuwalna ta taka terapia szokowa, jakby zabrali te takie właśnie, takie rzeczy, ale... Ale no ja też w sumie, ja też lubię takie rzeczy w ten sposób. Tak, dokładnie jak samo Buzico jest z Uldozor. Pamiętam, bo kiedyś właśnie w Zuldazarze wsiadłem w ten statek i miałem takie: Jezus, dokąd to płytnie w ogóle? Co to jest? I właśnie jak w Echo Isles się obudziłem, miałem takie: wow, niesamowite, nie? Sieć wodę była fajna, że nikt z tego nie korzystał, każdy latał gryfem. No właśnie dokładnie o tym mówię, właśnie dokładnie, właśnie to jest dokładnie to, o co mi chodzi, nie?